O, witam. Przyszły moje uszczelniacze zaworowe. Uszczelniacze. OM-ki piękne. O, mięciutkie. Także mam nadzieję, że będą sprawne. Długo dzisiaj je montuję. I tak, zaczynamy. Wszędzie oleju. Nie żałować. Ciach, siedzi. I teraz nie wiem, czy robiliście to kiedyś. Jest taki prosty sposób, żeby to osadzić, a żeby się delikatnie tu kapnę, żeby łatwo weszło, żeby nie zniszczyć gumy. Jest taki fajny sposób, klucz 10 nasadowy i on dotyka tylko metalowej części 10. Jest na tyle duża, że wystarczy. I osadzamy. Jeden już osadziłem. O. To się robi jedną ręką. Jeden już osadziłem. Teraz osadzamy drugi. I zaciskamy. Doszło. I teraz tak jak poprzednio. Troszeczkę oleju. Z drugiej strony do tulej, gdzie wchodzi zawór, prowadzący zawór. Też troszkę oleju. Zawór podpolerowany. Nie pierdut. Siedzi. Tak, sprężynka jedna. I teraz się zaczyna najciekawsze. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Tak jak poprzednio. Się trzeba ustawić z tej strony na sam środek. Zwrócenie w tą stronę. Kręcimy. Powinno wystarczyć. Nie wiem, czy to widać tam. Widać, ja to się tak śmiesznie ustawiłem. Zobaczymy. To jest najciężej wsadzić dziadostwo. Te gówniaczki małe. Te kliny.
Jeszcze trzeba dokręcić. Dobra, jeden wskoczył. Teraz drugi. I tak, też z 5 minut się męczę poprzednim. Ten mój rozpychacz zaworów troszkę jest jednak, nakręcę jeszcze. Troszkę jest jednak, za małą marurę. Średnica tej rury powinna być większa, żeby wygodnie to robić. No ale cóż, miałem tylko taką, tylko zrobiłem. I teraz się męczę. Dalej nie chcę wejść dziad jeden. Cóż, podkręcimy jeszcze kawałek. O, wygląda, że wskoczył sam. No to już wiemy, dobra, widać to, widać jak skoczył. Staram się to podnieść, widać jak skoczył, widać ładnie, złapało. Kapnę na to jeszcze olejem, żeby się troszkę skleiło. I rozkręcam. Powoli, sprawdzając, czy nie wyskoczy żaden po drodze. Siedzi. Cóż, ręką pójdzie. Bingo. Ładnie, prawda? Siedzi równiutko, wszystko jest czyste. No i tak trzeba powtórzyć jeszcze dwa razy. Niestety. A później co? Wyczyszczenie szklaneczek. Oleju wszędzie i do środka. Tylko trzeba nie pomylić kolejności, prawda? Bo ta się przytarła na przykład... Oj, pardon. Jest taki układ. A, B, C, D, A, B, C, D. Czyli ta się dotarła już do tego zaworu, więc niech tutaj już siedzi. Wszystkie sprężyny, podkładki i tak dalej robimy tak samo, nie? Dobra, przerwa. Dobra, wszystkie gotowe. Jak zwykle, wylotowe mi poszły szybciej niż dolotowe. No i teraz szklaneczki, nie? Ta sama technika. Tu mamy D. Wszędzie ciapamy olejem, tam do środka olejem, tu wszędzie. Olejem. No, co prawda będzie jeszcze, nie? Olej, ale zanim dojdzie, zanim pompa zapracuje, zapompuje do góry, no to chwilkę chodzi w ole, żeby się nie tarło. Chyba rozumiecie, nie? Bingo. Siedzi. Następna. I to samo. Wszędzie olej.
miejsce. Delikatnie, nic na siłę. No, troszkę poruszać, wszystko chodzi. O, jak jest płynnie, ładnie zalejone, nie trze się to. Kręcą się tak. Czuć to. O, wielka, czysta, ale... Jeszcze trochę. Nie żałować, po co? Pięknie siedzi. Podkładki pod zawory. Wkładam te same, co były, bo miałem wymierzone. Dopiero jak złożę w całość, będę przejadę tam jakiś kawałek, jakieś 100 km, będę sprawdzał, czy są dobre, czy są niedobre. A może zaraz po złożeniu najpierw przekręcę i sprawdzę, żeby mieć świadomość, co tam się dzieje. Czy jeśli w ogóle coś się dzieje, nie? O, weszło pięknie. Leży, dobra. Numerkiem do dołu, pamiętacie, nie? O, tutaj nie ma w ogóle numerka. Pięknie. Aha, jeszcze jest jedna rzecz do podkładek. Tu jest taka różnica fajna. To jest 2-3 zł droższa podkładka od tej. I ona czym się różni? No przede wszystkim tym, że ta ma taki rancik, taką faskę tutaj. Pół milimetra, nie? Ścięte, a ta jest na ostro zrobiona. Tej za cholerę nie da się wyciągnąć ze szklanki, jak siedzi. W momencie, kiedy podnosimy sobie, wypychamy szklankę w dół przy zdjętej pokrywie, tylko jak jest motocykl na silniku, na silniku, wałki są na miejscu. Strasznie ciężko to zrobić. No, siedzi. I teraz ta ostatnia. No, ta też była bez tego ranciku. Ranciku słychać, jak ona skrobie delikatnie, jak wchodzi w to, ale tu już się kręci ładnie. To jest tylko taki bajer montażowy, bo jak później tu się w to miejsce się śrubokręt podkłada, żeby to podważyć, no to tutaj nie ma ranciku i nie ma w co śrubokręt wsadzić, nie trzeba się siłować. A tutaj pstryk, chlap i wychodzi. Dobra, to teraz tak. Te wszystkie przylgnie tutaj, gdzie uszczelki idą, nie? I z drugiej strony trzeba wyczyścić dokładnie acetonem przed położeniem, prawda? Bo to jest teraz tłuste od oleju, a nowe uszczelki idą, więc muszą być bardzo, bardzo elegancko zrobione. Później jeszcze, zanim będę montował wałki, to też może nagram tutaj do środka olej, tu wszędzie olej, nie? Na panewki, na podpory wałka górne też. Wszystko musi być zaolejone wstępnie. No i oczywiście czyste, prawda? Dobra, to na razie tyle. Narko.